Witam, Krajca z tej strony. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Glock 17 piątej generacji od firmy Umarex z serii Perfection. Jak widzimy, pudełeczko standardowe, jak to w Umarexie, zero szału. Na pewno nie będzie służyć nam do przenoszenia repliki, tylko i wyłącznie jak ją kupiliśmy. W środku mamy replikę, instrukcję. Tutaj dostałem jeszcze dwa patche, ponieważ kupowałem ze sklepu Bunkier. Jest to w Holandii sklep, bardzo tanio mnie wyniosło, zdecydowanie taniej niż w Anglii, gdzie w Anglii ją kosztuje około 170 funtów. Ja wydałem około 130 i miałem darmową przesyłeczkę. Jestem wdzięczny za to. I mamy imbus do ustawiania chopka. Instrukcja jest dokładnie do danej repliki. Mamy wszystko opisane. Jak ładować, jak ustawiać, jak ładować gaz, jak ładować kulki, jak ustawiać hop-up, jak czyścić. A odnośnie repliki. Jest to licencjonowana replika pistoletu Glock z najnowszej, piątej generacji. Wyprodukowała ją firma Umarex. Posiada ona wszelkie oznaczenia, jak są na prawdziwej broni palnej. Oraz unikalny numer seryjny, który mamy tutaj. Wykonana została całkowicie zgodnie z oryginałem. Posiada polimerowy szkielet oraz metalowy zamek, lufę i magazynek i części wewnętrzne. Replika rozkłada się jak palny odpowiednik. Czyli rozkładając, bierzemy, jak już wszyscy wiedzą, do tyłu i o, w rękawiczkach jest ciężej i się blokuje. Zaraz. Miałem też problemy na początku z nią. Ściągnę rękawiczkę. Może mi się uda. Jak widać, w rękawiczce jest trudniej. Ale już wczoraj tak samo, jak się nie bawiłem. Troszeczkę bardziej trzeba tym ruszyć. I tak jak wspomniałem, replika się rozkłada jak odpowiedni palnik. Model jest zasilany green gazem, którego zbiornik znajduje się w magazynku. Żeby go napełnić, musimy przesunąć stopkę, gaz dodać i zamknąć. Odnośnie stopki, ja to się dziwię, że komuś się nie chce tego czpienia zrobić innego, tylko ciągle musimy gubić te stopki, ponieważ ta stopeczka ma bardzo małe zagłębienie i w porównaniu na przykład jak jest w Tokio Marui rozwiązane, to ta stopka jest bardzo łatwa do zgubienia. Prawdopodobnie na pewno będzie trzeba później ją szukać. Generacja posiada kilka usprawnień. Powiększony został zwalniacz magazynka. Możemy go zmieniać, czy to na lewo, czy na prawo. Zmieniono fakturę uchwytu pistoletu oraz brak profilowania na palce, czyli całe te profilowanie jest takie bardzo agresywne, to czuć w ręku, ciężko żeby to wypadło oraz nie mamy tych przeżłowin na palce. Powiększone zostało podwójnie podcięcie tutaj jeszcze, jak mamy na kciuk. Nowe oznaczenie na komorze nabojowej. Na komorze nabojowej mamy to oznaczenie, które wcześniej było tutaj, jak niektórzy pamiętają. Replika generuje około 330 fps, jak strzelałem przy temperaturze 25 stopni. I strzela... O, rzuciłem gaz, będę musiał później doładować. Są 22 kulki, nie udało mi się wystrzelić dwóch pełnych magazynków. Replika jest naprawdę gazożerna, lecz... Ma to plus, ponieważ replika naprawdę ma daleki zasięg. Strzelała mi około 45 metrów, z czego byłem bardzo zadowolony, z czego na 30 metrów naprawdę można było celnąć w postać człowieka i nie było z tym jakiegokolwiek problemu. Jeśli już mamy ją rozłożoną, tak zobaczymy, troszeczkę się różni. Komora cylindra jest bardzo podobna do komory w Tokio. Sprężyna jest taka sama jak była w czwórce podobna. Tutaj ze względu na to, że już mamy ustawienie hopka z przodu,
musimy używać imbusa. Niektórzy jak pomyślą, że nie będą musieli, że jakiś to jest... Imbus naprawdę wchodzi głęboko. Jak zobaczycie, wchodzi cały imbus i mamy skok. Nie wiem, czy będzie widać na filmie, jak obkręcam chopkę. Oczywiście, żeby sprężynę wyciągnąć, tu mamy takie zabezpieczenie, jak widać. To zabezpieczenie musi być w pozycji do dołu i dopiero wtedy możemy wyciągnąć sprężynę. Wcześniej jest zabezpieczone, że tego nie wyciągniemy, ponieważ nie da rady się wyciągnąć takiego. O, i teraz mamy wyciągnięte. Sprężynę wyciągamy i mamy taki slajd na dole. Tu nie będę wyciągał, bo nie jestem takim ala technikiem, że nie będę udawał, że wiem co dokładnie, jak się wszystko nazywa, jak to się opłaca. Ja mówię pod kontekstem, co widzę, jak kupiłem i czy się fajnie tym bawi. Odnośnie spraw technicznych, czy to w środku posiada jakieś super części, to już lepiej pytać się kogoś, kto się na tym zna. Ja nie będę udawał znawcy. Tak jak wspomniałem, cylinderek jest bardzo podobny do cylinderka w Tokio Marui. Tak samo ta obudowa, tu mamy tylko troszeczkę inaczej taki slajd, którego nie mamy w Tokio Marui. Oczywiście w Tokio, jak niektórzy pamiętają, tutaj mamy ustawianie hopka, tu jest inaczej ustawianie hopka. Sprężyna wygląda tak jak w generacji czwartej od Umarexa, podwójna. I to by było tyle w środku. Tutaj, jakbyśmy spojrzeli, tak samo dużo się zmieniło względem generacji czwartej. Jest troszeczkę innych rozwiązań. I to by było na tyle, patrząc w środku. Tak jak mówię, odnośnie bardziej szczegółowego opisu, jak to w środku, co, jak tuningować, to nie do mnie. Nie będę udawał kozaka, że wiem. Magazynek jest na 22 kulki, tak jak wspomniałem. Replika jest gazożerna. Nie wystrzeliwuje więcej niż 40 kulek. To jak widzimy, jak spojrzymy na oznaczenia, mamy w pełni wszystkie oznaczenia, tak jak na broni palnej, czyli Glock 17, 5 generacja, Austria 9x19. Tutaj mamy na rękojeści też opis Glock. Tutaj numer seryjny indywidualny, na magazynku mamy na stopce też napis Glock. Tu odwracając mamy zmianę względem generacji czwartej, ten napis był tu, teraz jest tutaj. Na zamku mamy Glock, numer zamka. Tutaj już więcej nic. Tu jak spojrzymy od góry, na trytkach mamy napis Glock i jeszcze jeden napis MH3 lub nie wiem, czy tylko dobrze patrzę na to, co jest. Na wyrzucie łusek też mamy napis Glock AT9x19 i to by było tyle z oznaczeń. Replika jest pomalowana. Górny zamek jest pomalowany jakąś farbą, która ma mniej powodować, że będzie tak jakby osiadanie było mrozu, że będzie bardziej odporne. Nie wiem, ile w tym prawdy. Tu jeszcze odnośnie, jeśli jesteśmy przy jakości wykonania. Spust wygląda na bardzo plastikowy, tak samo plastikowy jak szkielet zamka. Dla porównania mam Glocka 19X, czyli dwa ostatnie modele, które zostały wydane przez firmę Umarex. Jakość jest zdecydowanie lepsza, czy to zamka, czy to szkieletu. Szkielet jest naprawdę widać, ten plastik jest jakiś fajniejszy, ten taki tańszy. Lecz to może być tylko i wyłącznie moje spostrzeżenie. Może naprawdę być o wiele lepiej niż myślę. Lecz mi ten osobiście wygląda ładniej. Ale jak mówię, to może być tylko złudne. Bo plastik może być zdecydowanie mocniejszy, choć ani jednego, ani drugiego nie można ucisnąć, żeby sprawdzić, że jest słaby. Ja na początek, jak dostałem tę replikę, to pierwszą pomyślałem sobie, że zamek jest wykonany z plastiku, bo naprawdę miałem takie odczucie, jak go dotknąłem, ponieważ ta farba jest naprawdę taka, bym powiedział, taka satynowa i to nie wygląda jak metal. Replika bardzo fajnie chodzi, ma ładny odgłos, naprawdę ładnie strzela. Fajnie strzela, FPS-y są w miarę stabilne, już przy ostatnich 5 kulkach miałem spadek, a tak mi się trzymało, cały czas miałem skok o 2-3 FPS-y. Naprawdę jestem zadowolony. Kiedyś byłem bardzo sceptyczny na Umarexa i wyłącznie kupiłem tą replikę i tą, ponieważ chciałem mieć dalej Glocka, a sprzedałem mojego Glocka od Tokio i chciałem mieć replikę tak ładnie wykonaną jak Sigsauera P320 i kupiłem to. Ale jednak dalej pomyślałem sobie, że to ze względu na to, że nie ma chopka, to nie będę mógł sobie używać latem i na jakiś, gdzie będę grał w lesie. Także piątka też trafiła do kieszeni. Tutaj od razu pokażę, że tak jak ten Glock idealnie pasuje do kabury
od Black Hawka. Tak już 17 troszeczkę wchodzi ze ściskiem i się gorzej odbezpiecza. Nie wiem w którym miejscu, bo ja mam przerobioną ze względu na Tokio, bo Tokio totalną jest podróbką względem oryginału. Wcale nie ktoś nie mówi, że to wygląda jak oryginał, bo ona nawet nie ma wymiarów oryginału, bo musiałem przerabiać cały tutaj szkielet od kabury, od Black Hawka, ponieważ nie wchodziła. Ponieważ ktoś z Japończyków zapomniał do oryginału dodać jeszcze wartości, które są w oryginale i była za szeroka. Ale przy próbie będzie ciężej, ale można wyciągnąć. A tutaj mam kaburę Variora, do której wchodzi, ładnie zabezpiecza, ale tak jak widać, zabezpieczenie, które odblokowuje, jest bardzo blisko spustu, znaczy rozładowania magazynka, co może spowodować, że zgubimy magazynek, więc takich kabur nie polecam. We wcześniejszej kiedyś miałem podobną, też zgubiłem kilka magazynków do mojej CZ-ki. A więc co do repliki jestem jak najbardziej na tak. Miała być fajna, fajnie strzelać i tak jest. Minus stopka zamka, bardzo dalej łatwo można ją zgubić. W ogóle nic nie pomyśleli, nie poprawili. Plusy, bo jest ładna i jest fajna. Naprawdę, to są plusy. Jest dużo plusów, tak jak wspomniałem. Minusy są dwa, gazożerna i stopka, ale gazożerności to nie uważam, bo dużo replik podobnie ma. Minusem dla mnie tylko jest i wyłącznie stopka, ale wszystko jest stacji. Ja jeszcze właśnie, tak jak niektórzy zwrócą uwagę, że jest inne wycięcie jeszcze, patrząc na to. Ale ja na filmikach nie mówię, jak to ma się, że to się nazywa tak, to się nazywa tak, to się nazywa tak. Nie będę udawał i pokazywał jakiejś fanaberii, że porównuję to z oryginałem, bo oryginału sam raz Glocka 17 nie widziałem, bo za moich czasów w armii były inne i dopiero to wchodziło. A ja tu patrzę pod kontekstem, jak to się ma do naszej zabawy, do gry i czy warte jest zakupu. Za 131 funtów, które na to wydałem, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Był bardzo fajny zakup, jeszcze raz dziękuję dla firmy Bunkier za szybką, darmową wysyłkę. Kupiłem w piątek, miałem w poniedziałek. Wysyłka przyszła z UPC. Bardzo miła wiadomość jeszcze przyszła, bo sam raz poprosiłem, że tam napisałem prosząc, że mam kanał. Bardzo mile powiedzieli, obejrzeli filmik. Jestem szczęśliwy, że takie osoby potrafią docenić. Także ktoś chce Glocka, polecam generację piątą, bo miałem czwórkę. Miałem trójkę w rękach. Nie miałem jako na własność, ale miałem. Czwórka się przy tym nie ima, totalnie inna klasa, trójka tym bardziej. Jest lepsze od mojego Tokio, sprzedałem Tokio i jestem zadowolony, że mam to. Ale muszę też mieć to, ponieważ to będzie na zimę. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, pozdrawiam, cześć.